W najbliższych dniach czeka nas typowo marcowa pogoda. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy na zachodzie przybędzie chmur i będzie padać deszcz. Na Pomorzu Zachodnim możliwy deszcz ze śniegiem. Lokalnie spadnie do 7 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach dość pogodnie, chociaż na wschodzie utworzą się mgły. Najchłodniej na Mazurach i Podlasiu do minus 1 stopnia. Poza tym maksymalnie do 2-4 stopni. Jutro strefa zachmurzenia z opadami deszczu będzie przesuwała się dalej na wschód. W górach poproszę śnieg. Początkowo jedynie od Podlasia przez Mazowsze po Bieszczady padać nie powinno. Z kolei po południu od zachodu zacznie się przejaśniać. Ciśnienie będzie spadać. Warszawskie barometry pokażą 1003 hektopaskale. Najcieplej zrobi się na Pomorzu Zachodnim 10 stopni. W głębi kraju 6, nieco mniej na Suwalszczyźnie 5. W piątek będzie badać deszcz w górach śnieg, gdzie nigdzie na południu zagrzmi, a miejscami wyjrzy słońce. Nieco silniejszy wiatr powie na zachodzie i od 6 do 9 stopni. W sobotę podobnie. W wielu miejscach spadnie deszcz, a termometry pokażą od 5 stopni na północnym wschodzie do 8 na Pomorzu Zachodnim. W niedzielę nadal zmienna pogoda. Do zobaczenia wieczorem.